Przedstawię Ci trzy powody, dla których powinieneś pozbyć się swojej aktualnej gitary. Numer jeden. To po prostu nie jest gitara dla Ciebie. Ludzie kupują oczami. Bo jest ładna, bo jest czerwona, bo jest inna niż wszystkie. Na początku swojej przygody z gitarą przecież nikt nie wie, jak wybrać dobrą gitarę dla siebie. Więc nie możemy też oczekiwać od początkujących, że od razu dobiorą prawidłową gitarę. I być może tak jest właśnie w Twoim przypadku. Gitary mają mnóstwo różnych aspektów, pod którymi powinniśmy je dobierać do swojego stylu gry. Od wykończenia gryfu, płaskości gryfu, rodzaju korpusu, rodzaju elektroniki, nawet kształtu, czy to mają być klucze zwykłe, czy klucze blokowane. Nikt na początku tego nie wie. Więc może być tak, że kupiłaś gitarę oczami, bo była ładna, ale to niekoniecznie musi być gitara dla Ciebie. Napiszcie w komentarzu, jaką aktualnie macie gitarę i po obejrzeniu tego filmu napiszcie ewentualnie na jaką byście zmienili, a może już macie swoją wymarzoną gitarę. Dajcie znać. 2. Już przerosłeś swoją gitarę. Kupiłeś tani model, nie wiedziałeś, czy to się przyjmie, czy będziesz w ogóle grał, ale grasz. Lata mijają, Twoje umiejętności rosną i nagle okazuje się, że jesteś cały czas z tą samą pierwszą gitarą. Może to już czas na coś bardziej zaawansowanego. Stalowe progi, może klonowa podstrunnica, może kupiłeś gitarę ze stałym mostkiem, a może czas na tremolo, może Floyd Rose. Czas odkryć nowe style gry, zdobyć nowe umiejętności, a może kupisz headlessa z 20-calową podstrunnicą. I okaże się, że przy bardziej płaskim gryfie nagle możesz grać szybciej. Każda zmiana, która sprawia, że stajemy się lepszymi muzykami, jest dobrą zmianą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę na tym filmie i zasubskrybuj po więcej filmów takich jak ten. Ale nie tylko. Na tym kanale mamy również lekcje, mamy teorię muzyki i memiki. Do dzieła! I w końcu numer 3. Po prostu już na niej nie grasz. Może być tak, że zacząłeś swoją muzyczną przygodę z wielkim zapałem i ten zapał się skończył. Gitara leży w kącie, zbiera kurz. Cytując Vina Diesla, nie ma nic gorszego niż bestia uwięziona w klatce. A tak poważnie, jeżeli już na niej nie grasz, sprzedaj ją. Ktoś inny na niej pogra. Szkoda instrumentu. A ty przy okazji zarobisz trochę grosza. Lub oddaj ją komuś z twojej rodziny. Lub twoich znajomych, którzy wiesz, że chcieliby zacząć grać na gitarze. Może masz w rodzinie jakieś dziecko, które chciałoby zacząć, albo jeszcze nie wie, że chciałoby zacząć, ale zaproponuj mu to. I założę się, że kiedy zobaczysz jego rozwój, jego progres, kiedy się wkręci, może być tak, że sam wrócisz. I jeszcze bonus. Jeżeli w ogóle nie kupiłeś jeszcze swojej pierwszej gitary, odsyłam cię do mojego filmu Jak wybrać pierwszą gitarę. Możesz podjąć tą decyzję bardziej świadomie i uniknąć tych wszystkich błędów. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się.